Staj nam pod kąt i zobacz, czy jest dźwięk się dobrze nagrywa, jakbyś mogła. Możesz w sensie to zatrzymać. O Jezu, źle tak wyglądam bardzo do góry nogami. To jest wstęp naszego vloga? Tak. Dzień dobry, zapraszam na film z ulubieńcami marca na kanale Stylizację 2. Lutego. Z szafką. Lutego. Lutego. No co ty masz, przecież się kończy. Ale ja lutego nie nagrałam. To lutego. Znaczy ulubieńcy luty, marzec. Tak. To pa. Do widzenia. Tak, to był wstęp Ewy. Jestem dzisiaj super gościem. Szafka przyjechała do mnie specjalnie z Niemiec, specjalnie do mnie. Bardzo się cieszę. Teraz jest mniej, że tak nie jest, bo tak jest. Bo jest kilka, słuchajcie, tutaj kamer i wszystko nagrywają i to tak. Tak jest, dokładnie jak Karolina mówi. Przyjechała specjalnie po to, żebyśmy nagrały ulubieńców miesiąca tylko łączonych. Tylko, tak, tylko dlatego. Luty, marzec. No. Dobra. Czy znasz konwencję filmów, gdzie zapraszam gości i komentują oni po kosmetyki, które... No znam. No teraz znam. Teraz już znasz, ale znam. Kiedyś nagrywam z Bugi, nagrywam też z Oleśką, ulubieńców miesiąca, więc dzisiaj nagrywam z tobą. I jestem ciekawa, bo nie mieszkasz w Polsce. Część kosmetyków na pewno znasz z YouTube'a, bo je pokazujemy. No, więc jestem ciekawa, z czymś miałeś do czynienia. Znasz Bath & Body Works? Znam. Już nie mogę się doczekać, jak pójdę do sklepu i normalnie zrobię takie łowy, takie zakupy, że... A to taka... już dziś będzie. A to dzisiaj? A, to dobrze! Cieszę się. Bardzo! Więc tak, z Bath & Body Works, moim ulubieńcem ostatnich tygodni, są dwie rzeczy. I zapach przede wszystkim, Twilight Woods. Ja nigdy nie lubiłam tego zapachu, dziewczyny pokazywały już dawno, nie wiem czy Szusz pokazywała, chyba Oleska też pokazywała u siebie i to jest zapach, którego normalnie bym nie wybrała, ale kiedyś udało mi się kupić tą piankę i po prostu tak mi się w tej piance spodobało, możesz sobie zobaczyć, to tak samo pachnie. Tak się zakochałam w tym zapachu, ja tam wyczuwam jakieś takie jeżyny, coś takiego słodkiego, ale też jest taka nutka, taka sexy w tym. Coś pieprznego, takiego. Coś takiego maca się w sobie, właśnie. No. Nie wiem jak to inaczej określić, ale bardzo podoba mi się ta nuta zapachowa, lubię te mydełka. Kiedyś wam mówiłam. No właśnie chciałam się zapytać, czy lubisz mydełka, bo mi strasznie przestrzegają ręce. Tak, więc ja je lubię i nie lubię. Nie lubię ich używać na co dzień tak po prostu do zwykłego mycia rąk, ale jak na przykład mam podkład po, wiesz, pomalowaniu się, jakieś brudne ręce, czy gdzieś tam, wiesz, samochodu czy czegoś, to super zbywa, także. No, także to są moje ulubieńcy. Ale ta mydełka mi się podoba. To sobie kupisz dzisiaj. I długo się kupię. Bardzo lubię i noszę w torebce. Super. Dobra, to teraz coś do włosów, bo dzisiaj też mam loki takie jak ty, chociaż moje są sztuczne, a twoje są prawdziwe i zazdroszczę ci, bo zawsze chciałam być Shakirą. Shakira, Shakira! Dzisiaj mam coś super do wszelkich włosów suchych, do włosów kręconych, do włosów prostych, ciężkich, długich, nakłada się na końcówki lub jak ktoś ma całe włosy suche, to na większą część. Exquisite Oil z Matrixa z Biolage, poleciła mi moja Wicka. Świetny kosmetyk, super nawilża włosy z olejem Moringa. Jak to go aplikujesz? Wiesz co? Pokażę ci. Okay. Biorę sobie dwie pompki, rozcieram w rękach. I wgniatam po prostu tutaj w końcówki, jeżeli mam loki. Jeżeli nie mam loków, no to po prostu wklepuję i rozczesuję. Dobra, to ja też. Wklepuję, wmasuj. Pięknie pachnie, to może rozsmarować na rękach. Włosy robią się lśniące i ja na przykład jak kręcę włosy, to już w ogóle nie kręcę na żadne pianki, nie kręcę na żadne utrwalające kosmetyki, tylko używam troszeczkę takiego leku. I na nos nakładam sobie właśnie na końce. Ale fajnie pachnie. Także jeżeli macie suche końce, to polecam. Super. Świetny produkt. Ja go kupiłam akurat na Allegro. Bo tam był tani. A nie ma w sklepach? Są, w sklepach fryzjerskich, czasami można znaleźć na takich wyspach, ale w takich sklepach w zwykłych drogeriach to nie ma. Okej, okay, dobra. Jeżeli chodzi o cenę, to zapłaciłam 30 kilka złotych i jest bardzo wydajne. Maseczka. Gadałyśmy dzisiaj o tej firmie Origins. Ja tą maseczkę przywiozłam sobie z Londynu, jak byłam w zeszłym roku jeszcze i poleciła mi ją Bugi. I ja rzeczywiście u Bugi ją sobie użyłam, zresztą powiedziałam się, żeby dzisiaj u mnie użyła. I tak będzie. Drink Up Intensive i to jest maska, którą nakłada się na noc. Nakładamy sobie warstwę na noc i rano wstajemy i mamy pięknie nawilżoną skórę. Super pachnie, ma ekstra konsystencję, nie jest bardzo ciężka, bo bałam się, że to będzie taki gęsty krem, gęsta masa, a jest naprawdę spoko. Rewelacyjny zapach. I ja właśnie, słuchajcie, dzisiaj na bestówce to wąchałam i niestety nie było, był tylko tester, więc szkoda. Jak ci się trafi, to koniecznie kup. A ceny mają naprawdę, nie wiem, czy to było w Monachium, ceny mają super atrakcyjne, bo w Douglasie kosztuje to około 30 euro, a na bestówce 22,50. To w Anglii kosztowało 30 funtów, więc drożej. Super. Ale świetna sprawa, jeżeli będziecie jechać na wyspę lub właśnie do Niemiec, tak jak mówisz, że jest,
to zwróćcie uwagę na firmę Origins. Bugi w ogóle dużo ma kosmetyków z tej firmy i zachwala, a ja zachwalam maseczki, bo naprawdę super nawilżają. No ja dzisiaj kupiłam sobie też maseczkę, ale z węglem, taką na pory. Też jest ekstra, też ją bardzo też lubię. Będziemy zakładać. Kolejna rzecz to jest coś, co nie wiem, czy widziałaś w moim filmie z balneo kosmetyki. Zużyłam już, to jest biesiarczkowy żel głęboko oczyszczający do mycia twarzy. Genialny produkt, super zmywa makijaż. Uwielbiam ten zapach. Jeszcze trochę zostało, to jest olej grejpfrutowy w tym. Jak byłam w Solcu Zdrój i miałam robiony masaż, to zapytałam właśnie panią, która mi wykonywała masaż, dlaczego w tych kosmetykach nie czuć siarki, bo siarka strasznie śmierdzi, po prostu strasznie. I ta pani powiedziała, że ta firma robiła testy, żeby wykorzystać tą wodę i żeby zniwelować ten nieprzyjemny zapach, a żeby nie tracić jakby na właściwościach tej wody, użyli zapachu tego, grejpfrutowego. Dlatego wszystkie kosmetyki mają taką właśnie lekko cytrusową nutkę zapachową i są po prostu cudowne. Uwielbiam ten żel i cieszę się, że w najnowszym Shiny Boxie jest. Tak, więc... masz jeszcze gdzieś. Użyjesz sobie. Bym użyła, bo to jest do cery mieszanej, mam cerę mieszaną, więc rewelacja. No to tak jak ja. Jest ekstra. Super. I bardzo wam polecam. I na hasło darmowa dostawa, tak? Darmowa dostawa, Oleska potwierdza. Jest darmowa dostawa, także to jest niekończąca się promocja, niekończący się kod. Zawsze możecie zamówić i za darmo mieć dostawę do domu, także tak jakbyście kupowali w sklepie. No, nagadałam się. A druga rzecz z tej samej firmy, czyli z Balneo, to jest malinowy krem do rąk na noc. Najlepszy krem do rąk ever. Tak, bo się posmarujesz. Najlepszy, jaki miałam. Użyłam go też do stóp. Jest bardzo gęsty. Ale pachnie. Bardzo gęsty. Nawet na stopy może nakładać. Na jakieś przesuszone łokcie, kolana. Jest genialny po prostu. Ja go nie używam tylko na noc. Ja go używam w ciągu dnia i prawie cały zużyłam, bo po prostu nałogowo go używam. Ale pachnie, słuchajcie, odjazdowo. Pachnie jak taka malina. Jeżyna. Pachnie mi domy mojej babci i dzieciństwem po prostu. Aż mi ciary przeszły. Tak pięknie pachnie, słuchajcie. Oh, niesamowite. Polecam bardzo, 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 bardzo. To jest coś, co musicie mieć. Świetna sprawa. Jeżeli braliście udział w moim konkursie, rozdawałam tam takie kremy, sprawdźcie sobie pod filmem z moim wyjazdem do spa, czy wygraliście, bo naprawdę warto mieć taki pachnie. Kremik w swojej kolekcji. Zapach jest nieziemski. A, i na wszyscy, wiesz co, że jak smaruję tym ręce, to wszyscy faceci i moi koledzy pytają, co to jest i czy mogę użyć. I tak wiesz, nie chcą, niby nie chcą, ale w końcu używają i tak, ale super pachnie, cukierki, tak im się podoba. Pachnie rodzynie. Dobra, teraz będzie coś brązującego z dr Irena Eris. Nigdy tego nie miałam, to jest Body Art nawilżająco-brązujący balsam do ciała i jestem z niego niesamowicie zadowolona. Zdradziłam mój rosmanowski samoopalacz, bo to pięknie pachnie, możesz sobie otworzyć dopiero rano, jak się budzi, bo ja to używam na noc. A bo zazwyczaj bronzery śmierdzą. Niestety jak rano się budzę, to też ta skóra nie pachnie ładnie i trzeba iść od razu pod prysznic, ale kiedy zasypiam i czuję ten zapach, on po prostu pięknie pachnie, jakiś taki jest, nie wiem jak to określić, taki też sobie coś ma, taki troszkę może męski, nie wiem, coś takiego. Nie coś mocnego jest, nie, ale nie jest opisać. To zapach, który przeszkadza. Jest naprawdę fajny, jak się nałoży na ciało. Fajnie nawilża i ładnie brązuje. I jeżeli chodzi o kolor, to on daje taki kolor, widać tu, taki trochę, taki złotawy. Nie jest żółty, jest taki właśnie wchodzący troszeczkę. Dobrze wygląda. Fajnie wygląda. Ja także... w ogóle się czuję jak bladziok przy tobie. Musisz się nasmarować, mój samochód. Muszę się nasmarować. Wrócę normalnie jak po wakacjach, nie wiem gdzie. I ostatnia rzecz, którą dzisiaj chciałabym wam pokazać, to jest lakier z OPI. Mam go z kosmetyków z Ameryki, Tickle My Fancy. W końcu dobrze mówię, bo mówiłam Fiancy. Beżowy, przepiękny, pasuje na każdą okazję. Nie był drogi na kosmetykach z Ameryki, tylko te pojemności są ogromne. Strasznie nie wiem, czemu oni robią takie pojemności. Nie wiem, to nigdy w ogóle nie jesteś w stanie złożyć. Nie, bo ty kupujesz tyle lakierów w swoim życiu, że ja nie wiem. No. Nie, po prostu. Może to w salonach kosmetycznych. Czy nie mam takiego samego lakieru dzisiaj? Nie, ja mam z Essie. Ja mam z Bariem. A, okej, okay, good. Bo słuchaj, może w salonach kosmetycznych to się sprawdza, jak kobiety przychodzą, no nie, tam dużo kobiet przychodzi no. I się malujemy tymi lakierami, może one schodzą. Ale jeżeli chodzi o lakier OPI, to one u mnie się nie trzymały nawet dnia. Tak? One schodzą mi normalnie, tak odpryskują. Czyli ty wolisz Essie? Też nie. Wiesz co, ja wolę te Petsfy. Petsfy, też no, właśnie słyszałam, są dobre. No. A ja uwielbiam ten kolor, po prostu tak piękny, on jest tak elegancki. Pięknie wygląda i na długich, i na krótkich paznokciach, super. Uważam, że takie beże zawsze będą modne. Także to tyle. To są moje ulubieńce z tego miesiąca, z tego ostatnich tygodni. No. I co? I fajnie coś, było! Coś cię zaintrygowało? Wiesz co? Koniecznie, ale to koniecznie będę musiała zrobić sobie maseczkę dzisiaj. Tak. Następnie, gdzie ja ten Matrix położyłam, to chcę mieć. Dobrze. W ogóle jutro idę do fryzjera. No, zobaczymy, co to będzie. Już nie mogę się doczekać, słuchajcie.
Jakaś mgiełka z Bath & Body Works koniecznie pójdzie ze mną, nawet nie wiem czy nie ta. No. Muszę sobie powąchać i ten krem jest świetny. Ekstra. No. Ekstra. Wszystko, słuchaj, wszystko. No nie mogę nic powiedzieć o tym. Też sobie użyję dzisiaj, właśnie, bo nie wiem, bo no, mam shiny boxa, także spoko. Bo do cery mieszanej jestem ciekawa. Fajnie, super. Także tacy ulubieńcy. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam was na kanał Szafki. Jest super i uwielbiam jej filmy, szczególnie te, w których... No powiem, nie w trzeciej osobie. Szczególnie uwielbiam twoje filmy, gdzie opowiadasz o Niemczech. To mi się tak strasznie podoba, jak opowiadasz o zwyczajach Niemców i w ogóle... No. Ci różni to wszystko, nie? Bardzo się różni. Strasznie mnie to interesuje. No, dobrze, to będę miała motywację i napęd do tego, żeby nagrać kolejne filmiki o życiu w Niemczech. Koniecznie później nagraj to, co ci się w Warszawie podobało, a co nie. Koniecznie. Będę ciekawa. Koniecznie nagram. Mam jeszcze, kochani, jedno ogłoszenie. Zapraszam was do akcji WWF-u, w której biorę udział jako jedna z ambasadorek, z ambasadorów. Jeżeli do akcji WWF-u w tym roku dołączy się 95 tysięcy ludzi, a brakuje jeszcze tylko 22 tysiące, więc nie aż tak dużo, mało, to ja będę nosiła przez tydzień dready. Takie jest moje wyzwanie, podejmę się tego wyzwania i będę nagrywała filmy, nawet nie wiem czy nie codziennie, zobaczymy, w dreadach. Będziecie widzieli jak je zakładam, jakie noszę, jak w nich wyglądam i będzie w ogóle szaleństwo. Jestem ciekawa. A wszystko dla ekologii, dla wspierania akcji. Także zapraszam was na stronę, wszystkie linki macie na dole, do szafki też. I dajcie znać czy się podobało, buziaki, do zobaczenia niedługo. Pa!